do dodania, nie chce mi się pisać, więc powiem. Jeśli chodzi o tą całą dramę, to zauważcie, że gdyby nie wasze pytania, gdyby nie wasze dociekanie i teorie spiskowe, dlaczego Dane jest sama na sesji, dlaczego Dane pojechała sama, skoro zawsze jeździli razem, dlaczego Majewski pojechał sam, dlaczego Dane nie ma tyle na Instagramie, dlaczego Dane zdjęła obrączkę, kurwa. Nie ma obrączki teraz też, codziennie zdejmuje obrączkę. Ale nieważne, to w życiu nie dowiedzielibyście się, że między nami jest chujowo. To nie jest tak, że my wstajemy i witamy się z wami na Instagramie i nagle, o Jezu, ale mam chujowy dzionek, dzisiaj się pokłóciłam z Majewskim. Nie. Gdyby nie wasze pytania, nie byłoby odpowiedzi. Byśmy to dusili w sobie i byśmy próbowali to naprawić między sobą. I jeżeli doszłoby do rozwodu, czy do kłótni, czy do wyprowadzki, czy do czegokolwiek innego, dowiedzielibyście się oczywiście po czasie, a nie, że my każdy ruch taki prywatny roztrząsaliśmy w internecie. Pojawiły się pytania, milczałam długo, musiały się pojawić odpowiedzi, bo już teorie spiskowe były takie, jak widzieliście. Więc tylko i wyłącznie z szacunku do osób, które nas obserwują, które są z nami długo, które nas lubią, które żyły tymi zdarzeniami i tak dalej, które się przejmowały, odpowiedziałam. Wyszło jak wyszło. I tak każdy sobie dopisał wszystko, ale wracając do tematu fejmu, to zauważcie, w poście jest napisane, że gdyby nie nasza kłótnia i gdyby nie chęć życia osobno. Ja szukałam mieszkania w Warszawie, Daniel, żeby zająć sobie głowę i znaleźć zajęcie, nowe ambicje, cele i chęć wstawania z łóżka rano. Podpisał kontrakt, tak jak widzieliście, w poście, pokryjomu, ja o tym nic nie wiedziałam. Dopiero dowiedziałam się ze zdjęcia, które dodał z Wojtkiem. Powiem podsumowania, bo to co nagrywamy jest jednym wielkim chaosem i chyba powinnam się przespać, ułożyć głowę i nagrać to jutro na spokojnie. Ja wiedziałam, że jak pojawię się na fejmie, to będzie to odebrane tak, jak zostało odebrane, ale z drugiej strony wiedziałam, że to jest jedyna opcja, żeby zawalczyć, żeby dać nową kartkę w naszym związku, żeby zacząć od nowa, żeby były nowe cele, ambicje, żeby było po co wstawać, nowa zajawka, zajawka tak jak kiedyś w naszym związku. A teraz robiliśmy wszystko osobno, ja jeżdżę sama, on jeździ sam, więc tak się nie kleiło. Postawiłam wszystko na jedną kartę i myślę, że zrobiłam dobrze. Ludzie gadali, gadają, gadać będą, macie swoje teorie, możecie myśleć co chcecie. I to mnie najbardziej wkurwia mnie to, bo tak nie jest. Gdyby było to jedną wielką ustawką, to bym śmiała się z każdego z was i miała bekę i by mnie to nie ruszało. Więc mnie to boli i wkurwia, bardzo mnie to boli, że to się rozbiegło w czasie z tym fejmem, ale z ręką na sercu, możecie nie wierzyć, macie do tego prawo oczywiście, z ręką na sercu, na tym kurde wielkim sercu, pod tym wielkim silikonem, mówię wam, że to nie jest pod publikę i żałuję, że to się zgrało w takim czasie, ale tak jak powiedziałam, macie do tego prawo, opinię możecie mieć różną, możecie wierzyć w co chcecie, ja wam tylko mówię jak jest, a z drugiej strony na pewno każdy z was miał kiedyś w swoim życiu, o ile byliście zakochani, kogoś kochaliście, mieliście drugą połówkę, że kochacie ją, kochacie jego, zrobicie dla niego wszystko, dla tej swojej połówki, oddacie życie, utniecie rękę czy inną część ciała, a z drugiej strony się kłócicie, rano wstajecie, jest fajnie, później jest chujowo, oddalacie się od siebie, zaczynają się głupie kłótnie, głupie zaczepki, głupie dogrywki. Najważniejsze, nie potraficie ze sobą rozmawiać, a co najgorsze, to, że nie chcecie ze sobą rozmawiać, że macie wyjebane w naprawianie i rozmowę, gdzie rozmowa jest naprawdę bardzo, bardzo ważna w związku. Zresztą sami was tego uczyliśmy, bo każdy, my się kłóciliśmy zawsze jak psy, ale zawsze była rozmowa, pogodzenie się, ciumkanie, zajebiście. A tutaj tego nie było, tutaj mieliśmy w siebie tak wyjebane, że aż mi jest przykro, kiedy wrócę myślami, bo w życiu nie sądziłam, że... No nieważne. Każdy mój związek kończył się tak samo i myślałam, że z Danielem to jest co innego, a tu widzicie, jak się stało. Więc chujowo, że to się zgrało z fejmem i jest podpinane pod to, ale macie do tego prawo, możecie myśleć jak chcecie. Z drugiej strony i powiem tego, co przeszłam. Tu już tego nie pamiętam, ale i nie chcę pamiętać, może tak. Z drugiej strony cieszę się, że wam to pokazuję i że że nie jesteśmy oblani lukrem, że też mamy problemy, gdzie dookoła się obejrzycie wśród swoich znajomych, czy u siebie każdy ma takie problemy, że się kłóci, chce rozstać, że tutaj coś się dzieje tutaj, więc fajnie, że to zobaczyliście, że mogliśmy wam
o tym powiedzieć, chociaż żałuję, że to tak się napędziło głupio. Dobra, chciałabym podziękować za to, że ze mną jesteście, wspieracie, naprawdę doceniam to. I to tyle, chyba. Nie wiem, chyba powinnam to nagrać jutro, jak będę mieć czystą głowę, a nie teraz, tak jak już mówiłam. Idę spać.